Krępujesz się. Trzeba się przełamywać. Jak chcę być zawodowym youtuberem, trzeba się przełamywać. No to wiadomo. Jestem wśród samych swoich, co mam się cykać. Siema, dzisiaj pokażę wam kosmetyki, które kupiłam w hiszpańskiej Drogerio supermarkecie. I zacznę od dwóch produktów do pielęgnacji ciała. Jest to Oil and Go z firmy Natural Honey. I mam o zapachu kokosa i zapachu arganowym. Cena takiego jednego olejku to jest 3,39 euro, czyli bardzo przystępna, fajna cena. Kupiłam też dwie rzeczy do pielęgnacji twarzy. Jedna to jest płyn micelarny i tonik. Będzie dzisiaj wieczorkiem testowane, ale najbardziej zależy mi na tym, żeby pokazać wam kosmetyki kolorowe. Przy kasie pani zapakowała mi je w taką torebeczkę. Ogólnie firma Maybelline jest w tamtym sklepie bardzo popularna. Już wam pokazuję, to są ich własna marka. Kupiłam sobie Maybelline Lifter Gloss w kolorze 003. Pomadkę Maybelline Superstay Matte Ink w kolorze 20. Cztery podkłady. Jeden to Maybelline Superstay Active Wear. Ja mam kolor 16W103. 22 Light Biscuit. Na ten moment będzie dla mnie ciut za jasne, ale na pewno będzie jego test na kanale. Tego jeszcze nigdzie nie widziałam w Holandii. To jest Revlon Color Stay Full Cover 210 Sand Beige. Maybelline Dream Urban Cover Full Coverage z SPF 50 w kolorze 128 Warm Nude. I Maybelline Instant Anti-Age, tu jest napisane po hiszpańsku, w kolorze 48 Sun Beige. Jest taka jakby większa wersja tego korektora, który już wyszedł, taki malutki. Trzy pudry, Maybelline Fit Me. Ten już kiedyś miałam i jest bardzo, bardzo fajny. Teraz mam kolor 130 Buff Beige. Maybelline Superstay Full Coverage 26W100 kolor. I Superstay 48 Sun Beige. Trzy produkty do brwi. Maybelline Tattoo Brow Lift Stift w kolorze Deep Brow 04. Tu ma bardzo fajną taką szczoteczkę. I dwie maskary do brwi, Brow Drama, jeden to Dark Brow i transparentny. Z ich własnej marki, takiej hiszpańskiej mi się wydaje tam ichsze, dwa cienie, jeden taki zielono-niebieski i taki... I taki beżowy. Ostatnim produktem to kolor Tattoo od Maybelline Pink Gold. Cień do powiek. On mnie ciekawi najbardziej. Warunki z Lekrza polowe, ale sobie właśnie grillujemy w Hiszpanii. Filmiki ze Szwajcarii się skończyły, bo możecie czekać jeszcze na podsumowanie całej Szwajcarii. Z gościem specjalnym, najlepszą TikTokerką w Ameryce. No. I następne wideo w czwartek to będzie taka zlepka Barcelony, zlepka Morza Hiszpańskiego tutaj na Costa Brawie. Także kończę. Dzisiejsze wideo to by było na tyle. Lecę jeść łosoś. Dzięki. Dajcie subka, łapkę w górę. Widzimy się w następnym wideo. Dzięki, do zobaczenia. Pa! Jeszcze przedstawię wam ceny tych kosmetyków. Tak jak wspominałam, te olejki były za 3,39. Te pojedyncze cienie były po 1,75 € za sztukę. Dwa żele do brwi, jeden za sztukę 5,90. Tak samo z tym. Każdy puder był za piątalka. Ten podkład za 12 euro.
ten podkład również za 12, ten za 11. Pomadki Superstay były po 7,50. Tak samo jak ten błyszczyk był za 7,50. Cień do oczu był za 8 euro bodajże. I tutaj te produkty do twarzy były po 3-4 euro. No i ten podkład również za 12 euro. Elo.